Pewnego dnia, gdy czekałem w pracowni na klienta, z nudów zrobiłem sobie taki autoportret. I w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić takie samo zdjęcie. Zanim zaczniemy fotografować, musimy przygotować się do tego technologicznie. Ja korzystałem z studyjnego źródła światła, ale pokażę Wam, jak w domowy sposób osiągnąć ten sam efekt. Źródło światła. Ja korzystałem z lampy reporterskiej systemowej Nikon Speedlight, ale to nie musi być taka droga lampa. Można kupić sobie taniego Chińczyka, bo i tak nie będziemy korzystać z żadnych trybów automatycznych, więc to może być naprawdę budżetowa lampa. Ważne, żeby błyskała. Synchronizacja. Musimy spowodować, żeby w tym samym momencie, w którym aparat robi zdjęcie, wyzwolił błysk. Musimy synchronizować aparat z lampą. Ja korzystałem tutaj z radyjek firmy Jung Nuo. Są to lubiane i budżetowe sprzęciki z Chin, wiadomo. I wydaje mi się, że są w zasięgu większości amatorów. Dyfuzor. Żeby osiągnąć ten cel, ja korzystałem z dyfuzora typu Beauty Dish. Zwany czasem słoneczkiem. Ważne jest, żeby mieć tutaj coś takiego, co się nazywa plaster miodu. On jest ściągany, jest ściągany, ale ja go już tutaj nie będę ściągał. O właśnie, bo się potem zaczynają schody. O, dobra. Fajne, dosyć ostre światło, a dzięki plasterowi miodu światło będzie skoncentrowane. Nie będzie się sprzątało, krzątało po okolicy, tylko będzie świeciło tam dokładnie, gdzie chcemy. I jeszcze jedna rzecz, czyli coś, do czego przymontujemy. I lampę, i beauty dish, i jeszcze to wszystko zamontujemy do statywu, czyli o, takie coś. Tutaj montujemy dyfuzor, czyli beauty dish. Tutaj montujemy lampę i ona sobie tak sobie będzie tutaj siedziała, a tutaj jest mocowanie do statywu. O! Będzie nam potrzebne też jakieś w miarę neutralne tło. Ja tutaj powiesiłem kawałek po prostu ciemnego materiału i to w zupełności wystarczy. Potrzebny jest też nam statyw. To nie musi być wymyślny statyw Manfrotto za ciężkie pieniądze. Wystarczy nam na początku Chińczyk. Chińczyk taki jak tutaj ten. Ważne jest, żebyśmy mieli boom. Boomy też są różne. Tańsze, droższe. To jest budżetowy, basicowy, taki po prostu tutaj się go przykręca. I możemy zamontować po prostu poprzeczkę. Zamontować tutaj lampę. Podnieść ją wyżej. I zaświecić od góry naszego bohatera. I zapomniałbym jeszcze o jednej super ważnej rzeczy. Blenda. Też nie musi być to jakaś w ogóle nie wiadomo jaka blenda. Ja tutaj w ogóle wyciągnąłem swoją najstarszą blendę, którą chyba mam 15 lat. Jest trochę ściachana, ale nadal spełnia swoje zadanie. Blendą będziemy wypełniać światło, żeby jednak coś tam się od dołu też zadziało. Zaraz Wam pokażę. Wiemy już, jaki sprzęt będzie nam potrzebny do zrobienia tego zdjęcia. Teraz trzeba się zastanowić, jak osiągnąć ten efekt. Już Wam mówię, to jest bardzo proste. Wystarczy nad bohaterem, nad głową, zamontować lampę, która będzie świeciła w dół. Będzie oświetlała twarz bohatera strumieniem światła dosyć ostrym i skoncentrowanym, żeby właśnie to światło oświetlało tylko twarz i troszkę tutaj klatki piersiowej, a nie wszystko dookoła. On musi być zatopiony w ciemni i się z niej wyłaniać. I dlatego to światło musi być skoncentrowane. Zamocowałem już to całe nasze ustrojstwo błyskowe. Radyjka mają to do siebie, że jedno można ustawić jako transmitter, a drugie jako odbiornik. Odbiornik zostaje przy lampie, a transmitter montujemy do aparatu. I dzięki temu mamy
Gdy mamy już to całe nasze ustrojstwo zamontowane do statywu, zadbajmy o to, żeby statyw był obciążony, żeby nam to wszystko nie poleciało, nie zbiło telewizora, nie przewróciło akwarium z rybkami, a tam pirania i wszystko zeżre i będzie źle. Więc dociążmy czymś, plecakiem, torbą, statyw, żeby on się nie przewrócił. Wyjeżdżamy naszą lampą do góry, nad bohatera. Ja nie zaprosiłem nikogo, żeby zrobić to zdjęcie, bo pandemia, dystans społeczny, więc zrobię sobie kolejny raz autoportret, żeby pokazać wam też, że to jest powtarzalne. Że to nie jest, że się uda albo nie uda, tylko jak się zadba, to się uda. Ważna rzecz, lampę ustawmy nie centralnie, żebym ja miał ją tutaj nad głową, tylko troszkę z przodu, żeby ten błysk miział mi policzki, nos, żeby to nie było tak, że będę miał wszystko oświetlone tutaj, ale nie twarz, tylko świećmy na twarz. To jest dzisiaj najważniejsze. Kiedy mamy już wszystko ustawione, czas zmierzyć światło. Ja korzystam z rzeczy oldschoolowej, czyli z światłomierza. Można do tego dojść metodą prób i błędów, czyli po prostu błyskając sobie kilka raz. Na pewno dojdzie się do tego. Ja mam światłomierz. Światłomierz podpowiedział, że przy ISO 100, przy 1/250 przysłona to 5-6. Trzeba sprawdzić, jaki najkrótszy czas synchronizacji z błyskiem ma wasz aparat. Kiedy wszystko już gotowe, bierzemy się za robienie zdjęcia. W tym momencie wkracza blenda. Blendę albo ustawiamy sobie na... Są takie stojaki, czy można ustawić odpowiedni kąt, wysokość. Albo ktoś wam będzie trzymał tę blendę przed modelem, modelką. Albo jeżeli sami sobie robicie, to tak jak ja. Oczywiście możecie skorzystać ze stojaka, ale możecie sobie przytrzymać tę blendę. Blendą będziemy odbijać to światło. Będziemy troszkę wypełniać cienie. Sami zobaczcie. Tak wyszło to zdjęcie. Jak widzicie, nie jest to jakaś strasznie skomplikowana rzecz. W kolejnym odcinku pokażę wam, jak obrobiłem to zdjęcie. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, poproszę o kciuk do góry. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie o dzwoneczku. Do następnego.